także online, a wtedy, kiedy było to możliwe, to w tej sali pani wojewoda była organizatorem spotkań adresowanych do młodzieży i do innych środowisk, spotkań o charakterze formacyjnym, w których Instytut Pamięci Narodowej miał przyjemność i zaszczyt gościć. Dzisiaj spotkanie szczególne. Szczególne dlatego, że mamy miesiąc wrzesień i chcieliśmy zaprezentować wprawdzie nie nowy film, bo powstał 2 lata temu we współpracy z Ośrodkiem Telewizji Polskiej w Rzeszowie, Podkarpacki Wrzesień, ale film, który jeszcze w tej formule nie był prezentowany. Bardzo jest mi miło dzisiaj przywitać tutaj w naszym gronie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Wraz z panem prezesem jest zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Karol Polejowski. Trochę czuję się niezręcznie witać na tym spotkaniu gospodarza tej sali, tego obiektu, panią wojewodę, ale witam właśnie panią wojewodę dr Ewę Leniart, dzięki której możemy się właśnie tutaj dzisiaj spotkać. Jest wśród nas pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Adam Śnieżek. Serdecznie witam. Schowany, ale czuję jego obecność w moich oczach, pan wicemarszałek województwa podkarpackiego, pan Piotr Pilch. Serdecznie witam, panie marszałku. Niezmiernie jest mi przyjemnie przywitać gości, którzy zebrali się tutaj w tej sali, przedstawicieli Rady Kombatantów i osób represjonowanych przy wojewodzie podkarpackim. Niskie ukłony wobec państwa. Witam także przedstawicieli klubu imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego, działającego przy Instytucie Pamięci Narodowej. Witam także panią Bogusławę Budę, przewodniczącą sekcji oświatowej NSZZ Solidarność. Ona nade wszystko młodych ludzi, młodzież, do której także adresujemy właśnie ten przekaz związany z Podkarpackim Wrześniem. Chciałem także powitać wszystkich tych, którzy w tej chwili na żywo nas oglądają, zarówno w placówkach edukacyjnych, w szkołach, jak również w swoich biurach i domach, ponieważ ten przekaz z tego spotkania idzie na żywo online na kanale Instytutu Pamięci Narodowej YouTube, a także w innych formatach. Szanowni Państwo, aby nie przedłużać, zapraszam mojego kolegę Tomasza Berezę, który przygotował krótkie wprowadzenie do filmu zrealizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej we współ, jak powiedziałem, z Ośrodkiem Telewizji Polskiej. Bardzo proszę, dr Tomasz Bereza. Szanowni Państwo, moje wystąpienie będzie nietypowe, bo i film jest nietypowy. On nie zawiera takiej wiedzy typowo podręcznikowej, typowo encyklopedycznej. On ma skłaniać do własnych przemyśleń, własnych refleksji i poszukiwań. I mam nadzieję, że Państwo nie obrażą się na mnie, jeżeli ten przekaz, to swoje wystąpienie skieruje przede wszystkim do ludzi młodych, do tej młodszej części audytorium, do młodzieży szkolnej. O czym jest ten film? Ten film jest o wydarzeniach wojny 1939 roku,
która na naszym terenie do nas, ten front dotarł 6 września, walki trwały ponad 3 tygodnie. Chcielibyśmy, abyście po wyjściu z tej sali zaczęli szukać sami informacji na temat przebiegu walki w waszej najbliższej okolicy. Oczywiście można szukać tych informacji w internecie. Można sięgnąć po doskonałą pracę Władysława Steblika, Armia Kraków, która w dużej części dotyczy Podkarpacia. Można sięgać również do innych publikacji autorów regionalnych, takich jak Jerzy Majka, Zygmunt Kubrak czy Ryszard Dalecki. To mogą przede wszystkim robić osoby, które są bezpośrednio zainteresowane historią. Ale na pewno w waszym gronie są i takie osoby, które do końca, dla których ta historia nie jest jakąś szczególną pasją. To wcale nie oznacza, że nie powinniście się zainteresować tamtymi wydarzeniami. Każdy powinien znać historię własnej rodziny. A historia roku 1939 to jest historia pokolenia waszych pradziadków. Na pewno w każdej z rodzin był ktoś, kto w tej wojnie uczestniczył, kto został zmobilizowany. Stąd taki wielki apel po wyjściu z tej sali. Poszukajcie w szufladach, pogrzebcie na strychach, porozmawiajcie z rodzicami, porozmawiajcie z dziadkami. Na pewno większość z was oglądała taki film, jak rozpętałem II wojnę światową, prawda? Tam jest taka scena, jak Franciszek Dolas jedzie pociągiem do Belgradu w towarzystwie Czarnogórców i opowiada wspaniałe historie z pola walki. Oczywiście ta jego dzielność, ona wzrastała wraz z tą wypitą czarnogórską przepalanką. Nie spodziewajcie się takich historii w swoich rodzinach. To wspomnienie roku 1939, ono najczęściej będzie szare. Ono często będzie mroczne. Ale to wcale nie znaczy, że macie o tym doświadczeniu nie pamiętać. Każda rodzina na Podkarpaciu była w jakiś sposób dotknięta wrześniem 1939 roku i tym, co działo się później. A teraz zapraszam do obejrzenia filmu. Dziękuję bardzo. Upalne lato 1939 roku.
Dla jednych czas udanych żniw, dla drugich początek zasłużonego wypoczynku. Harcerze z Leska jak zwykle spakowali plecaki. Turyści ruszyli w góry i nad morze. Bywało upalnie i tylko nieliczni zdawali się dostrzegać zwiastuny nadciągającej burzy. Lato 1939 roku było gorące. Dla większości osób, mimo tego zagrożenia wojennego, które było widoczne dla szczególnie władz oczywiście państwowych, dla większości osób takich cywilnych nie dostrzegano tego zagrożenia wojennego. Przede wszystkim liczono na to, że wojna nie wybuchnie ostatecznie. Zboże z pól trafiło do spichlerzy, a dożynki w Spale potwierdziły tylko, że zbiory były udane. Prezydent Mościcki kilka tygodni wcześniej sprawdził w Stalowej Woli, na co może liczyć polska armia. Wojskowi i politycy deklarowali: my w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Należało więc przygotować się na różne scenariusze. Młodzież w Przemyślu i w Sanoku prowadziła zbiórkę pieniędzy. Każdy grosz, który wspierał polskie wojsko, wydawał się ważny. Inni próbowali bezpośrednio mierzyć się z kryzysową sytuacją. Ale zamiast wyścigu zbrojeń, większe emocje budziły wyścigi konne na nowo otwartym torze na Służewcu. Gazety donosiły, że Francja i Anglia gwarantują nasze sojusze, a w podkarpackich kinach, jak w całej Polsce, królowało na afiszach kłamstwo Krystyny. Nie uda się pani okłamać mnie tak, jak okłamała pani mojego syna. Okłamała? Wielkiej polityce często towarzyszyło pragnienie uzdrowienia sytuacji. Podkarpackie uzdrowiska kusiły solankami i wodami jodowymi, ale prawdziwą ulgę gwarantował odpoczynek nad rzeką. Do czasu, aż południowa Polska, tak jak cały kraj, nie została objęta mobilizacją. Jako pierwsza została przeprowadzona mobilizacja tzw. alarmowa 27 sierpnia, a mobilizacja powszechna została ogłoszona dopiero na terenie całego kraju 30 sierpnia 1939 roku. Ostatnim dniem wakacji był czwartek 31 sierpnia. Okazało się, że był to jednocześnie ostatni dzień pokoju. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. 1 września wszystko zaczęło się na Westerplatte. Niemieckie bomby spadły m.in. na Wieluń, Częstochowę i Kraków, ale także na podkarpackie miasta. Kampania wrześniowa na Podkarpaciu rozpoczęła się właśnie tutaj, w Krośnie, na lotnisku. 1 września rankiem miały miejsce niemieckie naloty bombowe na lotnisko, gdzie mieściła się szkoła podoficerska dla małoletnich oraz pobliskie lotnisko w Moderówce koło Jasła. 1 września nad ranem obudził nas ryk syren i nalot bombowy. Ojciec wybiegł z domu. Wrócił około południa. Pamiętam, że przestraszyliśmy się jego widoku. Był w pełnym umundurowaniu, z maską gazową przy boku. Wojska niemieckie, zgodnie z planem Fallweiss, uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji. Łączna długość frontu wyniosła około 1600 kilometrów. Po prostu kołdra była za krótka. Zajęcie Czechosłowacji przez Niemców spowodowało wydłużenie granic. Jednostek, wielkich jednostek było zbyt mało, aby ochraniały całą granicę państwa. Polska została również zaatakowana z południa przez oddziały słowackie. Ich udział był wprawdzie symboliczny. Te oddziały zresztą zostały wkrótce wycofane, ale był. Słowacy między innymi atakowali od strony Przełęczy Dukielskiej i Przełęczy Łupkowskiej.
Uwaga, uwaga, nadchodzi. Ma-47. Niemieckie lotnictwo bombardowało nie tylko budynki wojskowe blisko granicy zachodniej, także dworce, kamienice i grupy uciekinierów w głębi kraju. W Dębicy, Rzeszowie czy Stalowej Woli. To był Blitzkrieg. Wojna totalna. Ona przyniosła jakby inny wymiar tych walk, gdzie ludzie nie mogli czuć się bezpiecznie, mimo tego, że byli daleko od linii frontu, to jednak ten front bardzo szybko do nich docierał. 13-letni wówczas Ludwik Misiek, ewakuowany z Komarna pod Lwowem, wspominał. Niemieckie bombowce Henkel zmasakrowały nasz transport. 116 osób zginęło, kobiety i dzieci. To było straszne. Zrzucili bomby i strzelali z broni pokładowej do uciekających w kukurydze dzieci, do wózków. Za obronę południowej granicy Polski odpowiedzialna była Armia Karpaty. Powstała w lipcu 1939 roku. Jej celem strategicznym była obrona Centralnego Okręgu Przemysłowego. Siedzibę sztabu zorganizowano w Rzeszowie. Dowódcą armii został generał dywizji Kazimierz Fabrycy. Stąd kierował działaniami wojennymi podległych sobie jednostek. Tu również prawdopodobnie rankiem, wczesnym świtem 1 września 1939 roku dotarły pierwsze meldunki o rozpoczęciu wojny. Pierwszą podkarpacką jednostką postawioną w stan wojennej gotowości była stacjonująca w Rzeszowie 10. Brygada Kawalerii pułkownika Stanisława Maczka. Już 15 sierpnia 1939 dotarła pod Kraków. Zamiast nowych czołgów miała wysłużone Wickersy i na początku wojny bardzo szybko musiała stoczyć duże bitwy z Niemcami pod Jordanowem, Kasiną i Dobczycami. Pułkownik Maczek napisał. Ludzie od 5 dni bez godziny niemal snu, ale brygada silna moralnie, ufna w swoją wartość, zupełnie wyleczona z psychozy broni pancernej. Inna duża podkarpacka jednostka, 24. Dywizja Piechoty z Jarosławia pod dowództwem pułkownika Bolesława Krzyżanowskiego na początku wojny została skierowana na linię Dunajca. Miała bronić zarówno terenów górskich, jak i głównej trasy transportowej z zachodu na wschód Rzeczpospolitej. Piątego września wieczorem na przeciwległym brzegu Dunajca pojawiły się pierwsze oddziały niemieckie. Były to oddziały szybkie 4. Dywizji Lekkiej. Doszło do walk w Wojniczu, doszło do walk w Zakliczynie. Niestety polska obrona trwała zaledwie jeden dzień. Niemcy na południu Polski szybko zdobywali kolejne tereny. Na terenie południowego tutaj Podkarpacia działały łącznie 3 dywizje górskie. One starły się niestety z polsko słabo wyposażonymi oddziałami obrony narodowej, które praktycznie nie miały szansy na to, żeby uzyskać jakby dłuższy opór przeciwko tym niemieckim doborowym oddziałom, co również spowodowało szybkie zajęcie terenów właśnie południowego Podkarpacia z Jasłem, z Krosnem, z Sanokiem. 6 września generał Fabrycy postanowił przenieść sztab z Rzeszowa do Bachurza koło Dynowa. Rozkazał swoim żołnierzom obronę na Wisłoce i na Sanie. Jeżeli przyjrzymy się temu, co zdziałała Armia Karpaty i armia, później Armia Małopolska pod jego dowództwem, no to okazuje się, że w zasadzie Fabrycy był kunktatorem. Nie zdecydował się na jedną bitwę, przynajmniej siłami dywizji z oddziałami przeciwnika. Szybko okazało się, że kolejna linia obrony długo się nie utrzyma. Dowódca 24. Dywizji Piechoty nakazał jednostce odwrót. Major Jan Pawłowski pisał. Zastałem taki obraz. Pomieszane wozy z działami, ludzie z końmi, wszystko to bezładnie, bez żadnego dowództwa ciągnęło w stronę Rzeszowa. Rzeszów
został zbombardowany przez niemieckie lotnictwo 7 i 8 września. Bomby spadały zarówno na budynki mieszkalne, magazyny, szkoły i dworzec kolejowy. Zginęło ponad 100 osób. Nie było takich specjalnych jednostek artylerii przeciwlotniczej, która miałaby zwalczać te nadlatujące samoloty niemieckie w przypadku na przykład ataku na tutą kwartał zamieszkany przez ludność cywilną. Major Franciszek Skibiński relacjonował. W ciągu tygodnia wojny obraz miasta zmienił się do tego stopnia, że z trudnością poznawaliśmy ulice i domy. Ósmego września rozpoczęły się walki o Rzeszów. Niemcy weszli do miasta następnego dnia. Brygada kawalerii pułkownika Maczka wypełniła swoje zadanie opóźnienia natarcia i wycofała się w kierunku łańcucha. Ale w miejscowym zamku dowódca musiał szybko podjąć kolejne decyzje. Wieczorem 9 września siły niemieckie, czołówki sił niemieckich były już w miejscowości Rokietnica, już w powiecie jarosławskim, co spowodowało, wpłynęło na decyzję generała Maczka o odwrocie jednostki i powstrzymywaniu sił niemieckich na kolejnym punkcie obrony. Tym punktem miał być początkowo Przeworsk, ale ostatecznie ze względu na to, że te dalekie obejście, postanowiono obronę zorganizować w miejscowości Jarosław. Dowódca 10. Brygady Kawalerii liczył, że SAN okaże się polską linią obrony z prawdziwego zdarzenia. Kiedy przyjechał do miasta, stwierdził jednak, że polskie pozycje sprowadzają się do kilku słabych batalionów piechoty. Rankiem 11 września niemiecka 2. Dywizja Pancerna rozpoczęła ostrzał artyleryjski i jeszcze przed południem przekroczyła rzekę, szybko przerywając polskie linie obrony. Do Jarosławia przyjechał wódz III Rzeszy Adolf Hitler. Wysadzony przez Polaków most przy rekordowo niskim poziomie rzeki nie stanowił żadnej przeszkody w niemieckim marszu na wschód. Droga na Lwów była otwarta. Polska armia dysponowała jednostkami górskimi. Tego typu jednostki stacjonowały również w garnizonach w Przemyślu i w Sanoku. Paradoksem jednak było to, że oddziały górskie, oddziały przygotowane do walk w górach, zostały skierowane na niziny. Ochronę południowej granicy natomiast pełniły brygady górskie, w dużej części złożone z oddziałów obrony narodowej, znacznie słabiej przeszkolonych i znacznie słabiej wyposażonych. Jedna z największych i najbardziej krwawych bitew kampanii wrześniowej na Podkarpaciu rozegrała się 12 września koło Bilczy. Bitwa pod Bilczą była bardzo krwawą bitwą dla obydwu stron. Było wielu rannych, zabitych, również były wielkie straty w sprzęcie wojskowym. Szczególnie dla strony polskiej przyniosła ta bitwa zagłada niektórych nawet całych oddziałów wojskowych. Jak wspominał podchorąży Karol Skrzypek. Las nagle się ożywił. Wybuchła gwałtowna strzelanina. Ogień artyleryjski nieprzyjaciela przerzucił się na skraj lasu, potem na wzgórze i znów na wieś, która cała płonęła. Istne piekło. Odcięty od 24. Dywizji Piechoty, 17. Pułk Piechoty zaatakował Niemców w Borownicy. W trakcie boju zginął jej dowódca, pułkownik Beniamin Kotarba. Przemyśl. Kolejne miasto na linii obrony SAN-u. Ostatnie przed Lwowem. 14 września jeden z polskich oficerów relacjonował. Oddziały obrony wycofały się z miasta na okoliczne wzgórza. Miasto robi wrażenie wymarłego. Sklepy pozamykane. Obrona Przemyśla trwała zaledwie jeden dzień, 14 września. A walki o miasto miały w zasadzie charakter opóźniający. Ten czas jednak był istotny dla oddziałów zgrupowania generała Soskowskiego, których głównym zadaniem było dotarcie do Lwowa.
wycofaniu się reszty polskich oddziałów z Przemyśla wysadzono most drogowy na Sanie i zablokowano przeprawę kolejową. 15 września 21. Dywizja Piechoty Górskiej generała Józefa Kustronia z grupą operacyjną Boruta, generała Boruty Spiechowicza, zaatakowała jednostki niemieckie koło Oleszyc. Była to jedna z nielicznych decyzji ofensywnych w kampanii wrześniowej. Polakom udało się zaskoczyć Niemców pod Dachnowem. Zadano im również bardzo ciężkie straty pod Uszkowcami. Niestety to natarcie polskie nie do końca zostało skoordynowane i następnie przerodziło się w ciężkie walki na terenach leśnych. Często walki wręcz. Niemcy, początkowo zaskoczeni polskim uderzeniem, szybko rzucili do walki pod Oleszycami lotnictwo i kolejne oddziały piechoty. Generał Kustroń nie otrzymał wsparcia. Polskim żołnierzom skończyła się amunicja. Zarządzono odwrót. Koło Ułazowa oddział dowodzony bezpośrednio przez generała Kustronia wpadł w zasadzkę. Miejsce śmierci generała Józefa Kustronia symbolizuje los wielu żołnierzy września 1939 roku. Zasadzka, śmierć w okrążeniu, śmierć w ataku na bagnety, na pozycje niemieckie była losem wielu żołnierzy, zarówno generała Kustronia, jego 100 podkomendnych, jak i wielu tysięcy żołnierzy na innych frontach walczących we wrześniu 1939 roku. Zrozpaczona żona generała napisała do pułkownika Maczka. Szukam go na wszystkie strony. Dlaczego dano mu zginąć, kiedy wszyscy generałowie żyją? Rozpacz moja nie zna granic. Siedemnastego września, zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow, na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej weszła armia sowiecka. Naczelny wódz wydał rozkaz odejścia wszystkich oddziałów polskich za Dniestr i walki tylko z Niemcami. Po 17 września granice pomiędzy dwoma najeźdźcami wyznaczono na Sanie. Przemyśl znów stał się miastem symbolem. W swoich dziejach Przemyśl często miał znaczenie strategiczne, jak również symboliczne. I tak również stało się w 1939 roku. Tutaj właśnie w tym mieście doszło do spotkania żołnierzy sowieckich i niemieckich. I to miasto zostało podzielone na pół pomiędzy dwóch agresorów, od tej pory sojuszników, Związek Sowiecki i III Rzeszę. Taki stan rzeczy utrzymał się do 1941 roku. Między 18 a 20 września Wojsko Polskie stoczyło ostatnie walki z Niemcami na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego. Były one częścią dużej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, w której armie Kraków i Lublin próbowały przebić się przez niemieckie zgrupowanie pancerne w kierunku Lwowa. Udało się to jedynie 6. Dywizji Piechoty generała Monda, który odbijając Narol przerwał pierwszy pierścień niemieckiego okrążenia. Niestety droga na Lwów była już zamknięta. Polacy wycofali się na zachód i ostatecznie skapitulowali w Wielkim Lesie na wschód od Cieszanowa. Niemcy w odwecie za straty, jakie ponieśli w Narolu, spalili to miasteczko. Oddziały armii Kraków i Lublin stoczyły swą ostatnią bitwę. Bitwę pod Tomaszowem Lubelskim, która skończyła się kapitulacją. Część żołnierzy w czasie walk trafiła do niewoli. Niewoli niemieckiej, niewoli sowieckiej. Tutaj szczególnie tragiczny był los oficerów, którzy trafili do niewoli sowieckiej. Większość z nich później została zamordowana w zbrodni katyńskiej. W czasie kampanii wrześniowej na Podkarpaciu zginęło ponad 2000 polskich żołnierzy. Części z nich nie udało się zidentyfikować. Kampania wrześniowa była też początkiem gehenny ludności cywilnej. W ciągu całej II wojny światowej życie straciło 6 milionów obywateli Polski.
Szanowni Państwo, teraz krótko o praktycznym wymiarze poznawania historii, o praktycznym wymiarze zachowywania pamięci. Zapraszam o kilka słów doktora Piotra Szopę, naczelnika oddziałowego Biura Upamiętnień Walki i Męczeństwa. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, widzieliśmy tutaj pewien wycinek tej kampanii. Wycinek bardzo nam bliski, bo dotyczący właśnie Podkarpacia, ale musimy pamiętać, że ta tragiczna historia miała swoje wiele wymiarów i spotykamy ją wciąż. Pamiętajmy też o tym, że bohaterowie są wśród nas, bardzo nieraz blisko, nieraz w rodzinach, nieraz w naszych miejscowościach i że ta też wielka historia nie obywa się bez właśnie tych naszych bohaterów. W wielu walkach ginęli żołnierze polscy, tutaj na Podkarpaciu. Podróżując przez Podkarpacie, bardzo często Państwo widzicie, macie możliwość zobaczenia cmentarzy, nieraz w bardzo odległych miejscach, a nieraz bardzo blisko. Tam właśnie spoczywają polscy żołnierze. Ale to nie jest tylko to miejsce, które jest ważne, bo każdy z nas ma, tak jak powiedział kolega i moi przedmówcy, ma swoje miejsce w historii. Każdy z nas, każda z naszych rodzin przeżyła tą tragedię. Ale też, o czym się nieraz zapomina w taki namacalny sposób, odwiedzając cmentarze, mamy możliwość zobaczenia tych, którzy walczyli w historycznych, w takich najbardziej znanych i bliskich nam Polakom miejscach, jak chociażby Westerplatte. I chciałbym pokazać kilku tych bohaterów, którzy od nas, tutaj z Podkarpacia, wyjechali właśnie na Westerplatte, aby od pierwszej minuty II wojny światowej stawić czoło nawale niemieckiej. Właśnie nasi mieszkańcy Podkarpacia, którzy byli w centrum wydarzeń, byli jako dowódcy poszczególnych wartowni, jako zastępcy dowódców, jako dowódcy moździerzy. Jak chociażby Bronisław Kochan, który urodził się w Harzewicach, który trafił na Westerplatte w kwietniu 1939 roku i który dziś, można powiedzieć, wrócił do swojej Podkarpacie. Spoczywa na cmentarzu w Stalowej Woli, niedaleko swojego miejsca urodzenia. Jego grób warto odwiedzić. Warto odwiedzić, poczuć, że właśnie wśród nas spoczywają bohaterowie. To nie tylko jedna osoba. Jak wspomniałem, walczących na Westerplatte z Podkarpacia było więcej. Józef Bieniasz spod łańcuckiej Soniny trafił i na Westerplatte w czasie walk był dowódcą moździerzy. To bardzo szczególna postać, ze względu na to, że odniósł bardzo ciężkie rany. Wrócił na Podkarpacie, spoczywa w Jarosławiu. Zachęcam właśnie najbardziej młode pokolenie, odwiedzając miejsca wam szczególnie znane, odwiedzając cmentarze, bo przynajmniej raz w roku to czynimy, rozglądnijmy się w pobliżu. Powiem, dlaczego jest to takie ważne przy kolejnych osobach. Władysław Goryl z Jarosławia. Jarosław to szczególne miejsce, myślę, też w historii Westerplatte, gdyż duży transport żołnierzy właśnie w kwietniu 1939 roku wjechał z Jarosławia i trafili tam właśnie nasi podkarpaccy żołnierze. To szczególne miejsce. Władysław Goryl, dowódca wartowni numer 4. Oczywiście ich los był bardzo podobny tych, którzy wrócili. Najpierw obóz jeniecki, a potem trudności w odnalezieniu się w powojennym systemie. Widzimy grób Stefana Zimnego, który nie jest z Podkarpacia, ale który związał się z Podkarpaciem. Dziś jego grób znajduje się w Zarszynie. To człowiek, który pełnił stanowisko przy moździerzu na Westerplatte, a później jako obsługa CKM-u. Jego powojenne losy zaprowadziły go właśnie tutaj i tutaj też jest jego grób. Widzicie Państwo te wszystkie groby utrzymywane najczęściej przez rodzinę, ale też bardzo wąskie lokalne społeczności są odwiedzane. Ale zdarza się tak. Zdarza się i to bardzo często ze względu na naszą tragiczną, ale też bogatą historię, że jakiś grób jest zaniedbany, że jakiś grób może z wyniku tego, że jego historia tego spoczywającego tam nie jest znana, może dlatego, że nie miał rodziny, jest mniej uczęszczany. I taki właśnie grób
znajdował się nieopodal Rzeszowa. To jest dokładnie mniej więcej 15 km stąd grób Westerplatczyka, grób szofera majora Henryka Sucharskiego, grób osoby wielce zasłużonej dla naszej ojczyzny. Jan Ziomek, sierżant, został zatrudniony jako kierowca. Ale kiedy rozpoczęła się walka, trafił na wartownię numer 6 i tam właśnie walczył. Później trafił do obozowego szpitala i stamtąd został zwolniony. W 1942 roku powrócił tutaj na Podkarpacie. Dodam, że w 1918 roku, bo to rodowity Lwowiak, walczył jako obrońca Lwowa. Ale kiedy w 1942 roku znalazł się na Podkarpaciu, nie zaprzestał walki. Bardzo szybko trafił w szeregi Armii Krajowej. Jako hobbysta radiowy, zajmujący się radiem w sposób zawodowy, był bardzo pomocny w konstruowaniu nasłuchu, w konstruowaniu radiostacji. To było też jego zajęcie w czasach powojennych. Dostaliśmy sygnał o takim zaniedbanym, w zasadzie zapomnianej mogile. Szanowni Państwo, dzięki właśnie takiemu sygnałowi udało się odnowić, przeprowadzić remont tego grobu. Jest to o tyle ważne, żeby pokazać siłę państwa polskiego, siłę państwa, które nie zapomina o swoich bohaterach, państwa, które widzi i pamięta o swoich obrońcach. Apeluję też właśnie do przede wszystkim młodego pokolenia. Będąc gdzieś na cmentarzu, będąc gdzieś na terenie Podkarpacia i nie tylko, tak jak w tym wypadku, grób przeznaczony do likwidacji. Oficer już spoza tematu września 1939 roku. Pani, która odwiedza sąsiedni grób, wysłała MMS-em informację do Instytutu Pamięci Narodowej, że jest taki grób przeznaczony do likwidacji. Może warto coś z tym zrobić, bo jest zatarta już wprawdzie inskrypcja, ale jest na niej odnotowane, że poległ w 1920 roku, a był odznaczony virtuti militari, pośmiertnie. Jakież było zdziwienie tej pani, kiedy rok później, odwiedzając ten grób, zobaczyła go już w tej formie, z odnowioną oryginalną inskrypcją. Była wzruszona, bo powiedziała, że tak właśnie działa sprawne i funkcjonalne państwo. Tak działają ludzie, którzy pamiętają o swoich bohaterach. A jak myślę, wskazywał ten film, warto pamiętać o obrońcach ojczyzny, bo oni bardzo często wodzą się z naszych rodzin i walczyli o wolność naszej ojczyzny. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę mi wybaczyć, nie zauważyłem wcześniej pana kapitana Juliana Pawełka, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Panie kapitanie, serdecznie witam. Witam również pana Józefa, pana Franciszka Batorego, syna Józefa Batorego, który był członkiem Głównego Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, świadka historii. Panie prezesie, pan pozwoli, że w pierwszej kolejności panią wojewodę poproszę o zabranie głosu. Myślę, że chyba przy tym mikrofonie, pani wojewoda. Szanowny panie prezesie, panie pośle, panie marszałku, szanowni państwo zaproszeni goście, drodzy młodzi słuchacze dzisiejszego naszego spotkania. Ja przede wszystkim podziękuję bardzo serdecznie Instytutowi Pamięci Narodowej, panu prezesowi, panu dyrektorowi, pracownikom oddziału Rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej za tą dużą pracę, którą wykonują w związku z popularyzowaniem wiedzy historycznej, także w tym wymiarze regionalnym, oraz za ich nieustanną troskę o to, by wiedza o najnowszym stanie badań była przekazywana wszystkim zainteresowanym, a tych niezainteresowanych, by nieco zachęcić do tego, by do historii przestali podchodzić trochę jak do jeża, a zechcieli odrobinę swego zainteresowania w tym kierunku skierować. Wiem, że państwo młodzi,
którzy dzisiaj z nami jesteście, to osoby, które interesują się historią, bo przyznam, że przed trudnym czasem pandemii organizowaliśmy cyklicznie różne formy spotkań, także różne tematy historyczne wspólnie omawiamy, ale ten dzisiejszy film, który jak mniemam powstał na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, bardzo w sposób klarowny przedstawia te wszystkie wydarzenia, które wiązały się z wojną obronną z naszym terenem. Warto na pewno pogłębić tę wiedzę. Warto też zadbać o to, o czym mówił pan naczelnik, aby miejsca pamięci były w sposób właściwy zaopiekowane, ponieważ przecież pamiętamy wszyscy starą zasadę, że tak długo żyje człowiek, jak długo żyje pamięć o nim. A to nasze zobowiązanie do pamięci, zwłaszcza osoba, które zasłużyły się dla bytu państwa polskiego, jest pewnego rodzaju zobowiązaniem. Ale też warto pokusić się o jeszcze jedną refleksję. Przecież wszyscy wiemy, że gdyby nie kultywowanie pamięci o przeszłości, to tak naprawdę trudno jest mówić o przyszłości. To nie tylko dlatego, że historia uczy nas i uczy tego, jak postępować na przyszłość, ale przede wszystkim jak unikać złych i tragicznych w skutkach decyzji. Rok 39, wrzesień 39 roku był dla wielu mieszkańców naszego regionu bardzo trudnym czasem. Dla całej Polski był tak naprawdę początkiem wojennej gehenny, ale warto współcześnie pokusić się o taką refleksję, że bez tamtych doświadczeń nie umielibyśmy zapewne docenić wolności i tego, że żyjemy w kraju, w którym możemy mieć wpływ na codzienność i na sposób funkcjonowania zarówno nas, jak i naszego państwa. Ja nieustannie zachęcam do tego, aby budować wiedzę o przeszłości poprzez poznawanie historii tej najbliższej, lokalnej, a młodzi ludzie są niezwykle tej sprawie oddani. 2 lata temu, także w rocznicę okrągłą wybuchu II wojny światowej, pod patronatem ministra obrony narodowej, to trochę tak korespondując z akcją realizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, podjęto inicjatywę, aby nie tylko zapalić znicz pamięci, ale zewidencjonować te wszystkie miejsca, na których spoczywają prochy polskich żołnierzy, między innymi z września 39 roku, ale także i tych, którzy oddali życie później. Akcja ciągle trwa, bo proces tak naprawdę się nie zakończył. Mam nadzieję, że nie zakończy się szybko. Od jej powodzenia, czy jej powodzenie zależy tak naprawdę od państwa determinacji, bo ani pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, ani też pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kompletu wiedzy w tej materii nie mają. Z wielką życzliwością przyjmujemy wszystkie sygnały, które do nas napływają, po to, ażeby z jednej strony zaopiekować się tymi miejscami pamięci, z drugiej strony też, aby uzupełniać wiedzę historyczną, bo każdy taki odnaleziony grób i historia pojedynczego żołnierza tak naprawdę pozwala na odtworzenie wydarzeń w szczegółach, które z tej generalnej historii jesteśmy w stanie odtworzyć. Zachęcam do tego, by korzystać z wiedzy i z doświadczeń zarówno historyków Instytutu Pamięci Narodowej, jak i publikacji tej ważnej instytucji. To jest ważne także w tym wymiarze, który warto dzisiaj również podnieść, a mianowicie w wymiarze polityki historycznej, bo by nie dać sobie utrwalić narracji, która częstokroć jest powielana, pewnie trzeba przyznać, że z pewną premedytacją przez
różne osoby związane z różnymi instytucjami o tym, że nie zawsze Polacy w II wojnie światowej byli ofiarami. Warto na pewno o prawdę historyczną dbać i naszym zadaniem jest troska o to. I tutaj także wielka rola Instytutu Pamięci Narodowej, bo na pewno gdyby nie determinacja tej instytucji, zapewne ta prawda historyczna byłaby w odwrocie. Dlaczego tak mówię? Kilka lat temu na zaproszenie europarlamentarzystów, między innymi z Podkarpacia, wraz z wystawą o polskim państwie podziemnym, gościliśmy w Parlamencie Europejskim i warto powiedzieć, że część tej wystawy wywoływała spore emocje, a nawet oczekiwano od autorów wystawy, od Instytutu Pamięci Narodowej, usunięcia dwóch paneli. Jeden dotyczył informacji o tym, iż 1 września Niemcy zaatakowały Polskę przy bierności Anglii oraz Francji, a drugi panel, który wywoływał kontrowersje, to narracja wprost mówiąca o tym, że żołnierze niemieccy byli odpowiedzialni także za szereg mordów dokonywanych na ludności cywilnej. Więc okazuje się, że w XXI wieku, pomimo upływu 80 lat, rzeczy, które są oczywiste, wymagają jednak zdecydowanego potwierdzania i utrwalania po to, ażeby nie inni pisali historię, bo pamiętamy, że to też jest tak, że to jednak do zwycięzców ostatecznie należy to, jaka narracja w przestrzeni publicznej zwycięża. My dzisiaj mamy wręcz zobowiązanie do tego, aby prawda historyczna była oczywista i podnoszona przez wszystkich, a przy okazji kolejnej rocznicy wrześniowej niewątpliwie jest ku temu sposobność. Zatem bardzo dziękując za Państwa obecność, bardzo dziękując Panu Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, pragnę docenić rolę i znaczenie Instytutu Pamięci Narodowej i w tym wymiarze edukacyjnym, o którym powiedziałam, ale także w tym wymiarze międzynarodowym, który dla państwa polskiego ma ogromne znaczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Wojewodzie i zapraszam do zabrania głosu Pana doktora Karola Nawrockiego, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Droga Pani Wojewodo, Szanowny Panie Marszałku, Panie Pośle, drodzy kombatanci, wśród nich Szanowny Panie Franciszku, bracie Józefa Batorego, jednego z podkomendnych Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, wielkiego bohatera nie tylko na Podkarpaciu, ale także w całej Polsce. Droga młodzieży, do Was też chcę się zwrócić, bo to Wy wchodzicie teraz na scenę Narodowej Sztafety Pamięci, która jest tak ważna. Dlatego wymieniam Was na końcu, bowiem jesteście nie najmniej ważni, ale najważniejsi. To teraz Wasze zadania, aby nieść płomień pamięci narodowej do kolejnych pokoleń Polaków. Tak wiele zostało pokazane i tak wiele zostało powiedziane. Nie chciałbym się w kontekście samego września roku 1939 powtarzać, drodzy Państwo, ale musimy pamiętać, że to, co wydarzyło się we wrześniu roku 1939, ale też w październiku roku 1939, bo ostatnia polska bitwa to bitwa pod Kockiem, nazywa się Wojną Obronną Polski roku 1939. I mimo, że dzisiaj wspominamy podkarpacki wrzesień roku 1939, który mówi o wojnie sprawiedliwej, wojnie, która mogłaby się odnosić do białej części polskiej flagi, wojny sprawiedliwej, wojny nieskazitelnej i czystych polskich intencji narodu, który broni swojej niepodległości i do gotowości poświęceń, czyli do barwy czerwonej, to ten podkarpacki wrzesień wydarzył się, drodzy Państwo, w całej Polsce. Mamy wrzesień wielkopolski, wrzesień pomorski,
Wszystkie te wrześnie łączy biało-czerwona flaga i gotowość Polaków do obrony wartości zapisanych w biało-czerwonych barwach. Ten wrzesień podkarpacki ważny jest dla waszych rodzin, dla nas, dla was, dla wszystkich Polaków, ale musimy też wyjść stąd z przekonaniem, że on łączy całą Polskę we wspólnym wspomnieniu walki i chęci walki o wolną i niepodległą Polskę. Istota tej wojny była przerażająca. Wybuchła w wyniku porozumienia dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. I patrząc na młode twarze, myślę, że cofniemy się na moment, dosłownie na moment, do drugiej połowy wieku XIX, abyście zobaczyli, że rok 1939 w swojej skali i cała II wojna światowa była wyjątkowo barbarzyńskim wydarzeniem. Gdy w roku 1863 Amerykanie toczyli wojnę secesyjną, wojnę domową, jedna z największych bitew tej wojny miała miejsce w Pensylwanii, w Gettysburgu. W czasie tej bitwy zginęła jedna ofiara cywilna. Była to Jenny Wade, która w domu swojej siostry przygotowywała wypieki, chleb i ciastka. Zabłąkana kula trafiła ją w łopatkę i trafiła w jej serce. To jest jedyna cywilna ofiara wojny secesyjnej upamiętniona w pięknym, monumentalnym muzeum w Gettysburgu. 40 lat później, w I wojnie światowej, w największej bitwie tej wojny, w bitwie pod Verdun, starło się 350 tysięcy Francuzów i 350 tysięcy Niemców. Ogromna bitwa, 700 tysięcy ludzi. Georges Duhamel, jeden z poetów francuskich, nie mógł się wówczas nadziwić, że cmentarze pod Verdun, które możecie zobaczyć do dnia dzisiejszego, to jest Las Krzyży, że te cmentarze wypełnione są nie osobami starszymi, ale silnymi mężczyznami, mężczyznami w sile wieków, ale też 20-latkami, 30-latkami, którzy musieli położyć swoją ofiarę na polu bitwy. Duhamel nie mógł wyjść z podziwu, że to nie jest czas na to, aby umierali mężczyźni w wieku 20 i 30 lat. Wojna, o której mówimy dzisiaj, druga wojna światowa, to moment, w którym cmentarze wypełniły się nie tylko młodymi mężczyznami, nie tylko mężczyznami w sile wieku, ale wypełniły się kobietami i wypełniły się dziećmi. Ten 1 września roku 1939 powinien być, jest dziś wspomnieniem 4-letniej Wandy Saganowskiej, która w zbombardowanym Wieluniu przez moment została uratowana przez swojego ojca. Wyniósł ją z domu, wyniósł ją z budynku i był szczęśliwy, że 4-letnia córka przeżyła zapadający się pod siłą bomb niemieckiego Luftwaffe budynek i że przetrwała ten moment. W tym samym momencie odłamek innej bomby zabił Wandę Saganowską w rękach jej własnego ojca. W tym samym momencie zmieszała się wielka radość z uratowania życia swojej córki i wielka tragedia śmierci tej córki. Erwina Barzichowska, która była w budynku Poczty Polskiej, 11-letnia dziewczynka, palona żywcem przez Niemców, zginęła na skutek odniesionych ran. Mówię to dlatego, aby wskazać wam, że to, co wydarzyło się na Podkarpaciu i w całej Polsce, w całej II Rzeczpospolitej i co swój początek wzięło od strzałów na Westerplatte 1 września 1939 roku, było wydarzeniem totalnym, totalnym, barbarzyńskim wydarzeniem powstałym na skutek porozumienia dwóch równie przerażających totalitaryzmów, sowieckiego komunizmu i niemieckiego nazizmu. Nie mówię tego po to, aby was straszyć, droga młodzieży, a państwa przepraszam, że zwracam się akurat do młodzieży, tylko po to, abyście docenili razem ze mną. Ja też czuję się młodym człowiekiem, urodziłem się w latach 80., abyśmy wspólnie docenili czasy, w których żyjemy. Czasy, w których Polska nie wymaga od nas ani walki, ani umierania. Nie wymaga od nas dzisiaj tej walki i tego umierania, ale wymaga od nas pamięci o naszych bohaterach, troski o pomniki, troski o groby. Bardzo dziękuję panu naczelnikowi, panu dyrektorowi, pani wojewodzie za to, że także na Podkarpaciu opiekujecie się grobami Westerplatczyków. Dzisiaj Polska wymaga od nas
pamięci i troski w zakresie historycznym, ekonomicznym, w poczuciu bycia obywatelami wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Mamy nadzieję, że wojna nigdy nie wróci i Polska w tym wymiarze blisko 6 milionów ofiar poniosła już tych ofiar tak dużo, że nigdy nikt nie poważy się na wyciągnięcie ręki w stronę niepodległej Rzeczpospolitej, ale przyszłość jest w naszych rękach, musimy o nią dbać. Kochajmy Polskę, niech żyje Polska. Bardzo dziękuję pani wojewodzie za to, że możemy się dzisiaj spotkać. Wam, droga młodzieży, a bohaterom naszej wolności dziękuję za to, że żyjemy w czasach, w których żyjemy w wolnej, demokratycznej Polsce i nie musimy umierać tak jak wasi bracia, wasi rodzice, a nasi bohaterowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie za te słowa. Myślę, bardzo cenne dla nas. Szczególnie to porównanie krzyży spod Verdun i tych krzyży z września 1939 roku robi kolosalne wrażenie. Czasami nad tym się nie zastanawiamy. Proszę państwa, nie mamy zbyt wiele czasu. Mamy jedynie 10 minut. Taki jest napięty program pobytu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ale przez te 10 minut, szczególnie zwracam się do członków Rady Kombatantów przy pani wojewodzie, być może należałoby w tym miejscu przy obecności prezesa IPN-u zasygnalizować przynajmniej jakieś problemy, a kontynuować je gdzieś w przyszłości, kiedy będzie inna możliwość. Widzę dłoń pana Franciszka Batorego, zatem zapraszam. Wielce szanowni państwo, organizatorzy dzisiejszego naszego spotkania. Proszę wybaczyć, ja nie jestem tak wysoki wzrostem, jak świętej pamięci mój brat major Józef Batory. Zdjęcia jego ze szkoły średniej wskazują, że był najwyższym uczniem w klasie swojej i maturalnej także i w orkiestrze, w której grał. Ja wybrałem tamten mikrofon, bo był niższy. Zostałem poproszony i chcę to dzisiaj spełnić. Pan Adam Kantor zadzwonił do mnie wczoraj i pyta, czy ja będę na tym dzisiejszym spotkaniu. I mówi: Franciszku, przekaż organizatorom najserdeczniejsze podziękowania, że o mnie pamiętają. Ze względów medycznych, z porady lekarskiej, nie przyjechał na dzisiejsze spotkanie. Przekazuję więc te pozdrowienia i ukłony dla wspaniałych organizatorów, dla koleżanek i kolegów kombatantów. A teraz, przepraszam, będzie bardzo króciutko, ale do rzeczy. Panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, ja jestem i kombatantem, i więźniem politycznym, i żołnierzem karnych jednostek wojskowych, i świadkiem naocznym,
mordu sądowego, jaki dokonano na czwartym zarządzie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jestem świadkiem sądowym procesu rehabilitacyjnego tychże, który odbył się przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie w dniu 17 września 1992 roku. I od tego czasu przemierzam polską ziemię wzdłuż i wszerz. Spotykam się ze studentami i z młodzieżą szkół. Chciałem panu zameldować, że jestem do dyspozycji, że do dnia dzisiejszego jeżdżę wszędzie tam, gdzie mnie poproszą, gdzie zabezpieczą jakiś przejazd, bo młodzieniaszkiem nie jestem, przecież mam 93 rok życia. Ale podjęte przeze mnie zobowiązanie w czasie, kiedy byłem 20-letnim studentem i świadkiem na tym haniebnym procesie, który ja nazywam mordem sądowym, nie tylko przeciwko temu czwartemu zarządowi głównemu, ale to był proces, panie procesie, przeciwko Polsce. Siedzieli wysoką rangą oficerowie Armii Czerwonej, przysłuchiwali się. Co oni tam robili, ja sobie wyjaśniłem. Nadzorowali. Ja jestem zobowiązany, bo jako jedyny jestem na tyle sił mający, który może nadal być na terenie Polski i z autopsji mówić, jak wyglądał proces. I również, jak wyglądał proces rehabilitacyjny, z którego wyszedłem z niesmakiem. Dlaczego? Drodzy Państwo, droga młodzieży, to nie było oficerów wyższych stopni nad kapitana. W procesie rehabilitacyjnym prowadzili go porucznicy. Zeznawałem na tym procesie też. Czyżby wszyscy byli umaczani tak głęboko? Retoryczne pytanie. Proszę, odpowiedzmy sobie wszyscy na to. Droga młodzieży, do was jedno zdanie. Cieszę się, że wy tu jesteście, że podkarpaccy przedstawiciele elit politycznych, że dyrektorzy szkół, że kuratorium oświaty podkarpackie pomyślało o waszej obecności tutaj. Bo ja na swoich spotkaniach najbardziej zwracam się do studentów i do młodzieży. Dziękuję za możliwość wystąpienia. Dziękuję za wszystko. Za to wam, kombatanci, że trwacie, że pracujecie. Tej pracy jako świadków nigdy nie jest za dużo. Dziękuję wam również za to. No i chciałbym się spotykać zawsze na takich spotkaniach jak dzisiejsze. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze jest szansa? Jedyna.
Pan Stanisław Alot, klub imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego, działacz Solidarności. Bardzo krótko i przede wszystkim do pana prezesa. Po pierwsze, chciałbym prosić o rzecz do tej pory niemożliwą. Na przykład całe pokolenia nauczycieli, które obecnie pracują, wyszli z uczelni, w których zasobach bibliotecznych nie ma ani jednej książki wydanej przez IPN. Oznacza to, że ich wykształcenie, ich wiedza na temat dwudziestolecia, a właściwie XX wieku, jest oparta na dokonaniach z PRL-u, bo nie ma innej możliwości. Albo, albo. Druga sprawa. Myślę, że dzisiaj, kiedy Ministerstwo Edukacji i Nauki jest w jednym miejscu, tego typu akcja jak zachęcenie uczelni, aby do swoich zbiorów włączyły publikacje IPN-u, będzie trudne, ale nie niemożliwe. Druga sprawa. Młodzież, która tutaj jest, to piękna rzecz. Ale klas licealnych jest w naszym województwie około 1000. Wszystkie się nie zmieszczą i nie wszystkich nauczyciele historii przyprowadzą. Dlaczego? Również dlatego, że nie ma zamówień, czyli kształcenia nauczycieli jako ludzi, których się zamawia. Czyli ministerstwo mówi, potrzebujemy nauczycieli z takim i z takim przeszkoleniem, z tyloma godzinami takiej wiedzy, takiej i takiej. Może to byłoby czymś, co poprawi kształcenie nauczycieli, a więc przekazywaną wiedzę dla młodzieży. Ponieważ jeśli tego nie ma, to moja wiedza na temat wykształcenia nauczycieli, również nauczycieli historii, wskazuje na to, że to jest w części ogromnej stracone pokolenie i wychowane na innych wzorach. To, o czym pan prezes dzisiaj mówił i to, o czym mówił ten film, dla większości nauczycieli historii jest nie bardzo potrzebne. Nie wykorzystają na przykład tego filmu. Dlaczego? Nie jest dla nich to istotne. Ich wiedza zamarła na zupełnie innych książkach i zupełnie innej zasadzie. Dlaczego? Bo tak kształcenie na uczelniach tak niestety takie jest. I trzecia rzecz. Tak jak środowisko, tak jak przy oddziale tego klubu imienia Cieplińskiego, myślę, że byłoby dobrze, gdyby przy każdym oddziale była taka grupa ludzi, która jest swego rodzaju zapleczem, która jest przyjaciółmi IPN-u, która przychodzi, która się po prostu przekazuje inne rzeczy i również wskazuje, tak jak pan kierownik pokazał te informacje o grobach naszych bohaterów. To pewnie trudne i niemiłe dla nauczycieli, co powiedziałem. Obawiam się, że niestety prawdziwe, dlatego to powiedziałem. Dziękuję. Na szczęście powiedział to wieloletni nauczyciel. Szanowni Państwo, jeszcze raz przypomnę, w naszym spotkaniu uczestniczyła młodzież, uczestniczyły środowiska kombatanckie, Rada Konsultacyjna do spraw kombatantów i osób represjonowanych przy wojewodzie oraz przedstawiciele klubu historycznego imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie. A zatem, proszę Państwa, Instytut Pamięci Narodowej, ale przy wydatnym wsparciu pani wojewody, łączy pokolenia. I to jest ważne, żeby ten przekaz prawdy historycznej był przekazem międzypokoleniowym. Dziękuję pani wojewodzie, panu marszałkowi, dziękuję panu prezesowi wraz z osobami towarzyszącymi za obecność, panu posłowi. Dziękuję państwu wszystkim.